paliwa to dla rolników czas wytężonej pracy. Niestety część z jej efektów idzie na marne. Skoszona słoma jest zwykle przeznaczana na pasze bądź na ściółkowanie dla zwierząt, a w dużej ilości po prostu pozostawiana na polu. Dlaczego nie wykorzystać jej jako taniego i ekologicznego opału? Technologię brykietowania słomy na użytek zarówno przemysłowy, jak i domowy opracowała firma Asket. Od ponad 10 lat zajmujemy się energią odnawialną, a w szczególności agrobiomasą. Posiadamy opatentowaną technologię brykietowania słomy wilgotnej, która jest ewenementem na skalę światową. Maszyny firmy Asket brykietują surowiec o wilgotności do 30%, pozwalając na pominięcie wcześniejszego suszenia. Brykiet, wytwarzany przez biomaser, posiada otwór zapewniający dostęp powietrza do wnętrza, przez co znacznie ułatwia jego spalanie. Wartość opałowa brykietu wynosi około 16 megajouli na kilogram. Mimo iż należy zużyć o 25% więcej brykietu, jest on paliwem znacznie tańszym niż węgiel. Firma Asket oferuje szereg maszyn do brykietowania słomy. Na użytek niewielkiego, prywatnego gospodarstwa znakomitym rozwiązaniem będzie biomaser Duo Set. Zestaw złożony z rozdrabniacza słomy oraz brykieciarki tworzy kompletną linię produkcyjną o wydajności do 140 kg na godzinę. Jednak profesjonalni wytwórcy złotego węgla potrzebują rozwiązań znacznie wydajniejszych. Dla nich firma z Poznania zapewnia maszynę Biomaser Maxi Multi o wydajności aż do 1120 kg na godzinę. Naszym najlepszym produktem jest maszyna Biomaser Mobile. Jest to fabryka zabudowana na przyczepie rolniczej, która podjeżdża do stogów i produkuje bezpośrednio brykiety. Do obsługi maszyny wystarczą dwie osoby, a jej wydajność sięga 840 kg na godzinę. Brykiety ze słomy są paliwem ekologicznym i tanim. Można je stosować w każdym kotle lub piecu na paliwo stałe, na przykład zamiast węgla. W trakcie spalania brykietów emisja gazów jest znikoma, a bilans obiegu dwutlenku węgla w przyrodzie jest zerowy. Po spaleniu pozostaje niewielka ilość popiołu, który doskonale nadaje się jako nawóz rolniczy. Każdy rolnik ma wokół siebie dużo surowca, który może przetworzyć jako swoje własne paliwo. Ponadto daje mu to dodatkowy dochód, ponieważ to, co mu będzie zbywało, będzie mógł sprzedać. Praktycznie w każdym gospodarstwie rolnym powinna znaleźć się brykieciarka Biomaser.